Siemanko, ja jestem Lucek, to jest GTA Online. Ostatnio mówiłem wam, że GTA Online się kończy. To znaczy, no już tak troszeczkę zaczyna wszystkich nudzić, tak? I wy w komentarzach też pisaliście, że GTA zaczyna być nudne, że okej, są nowe aktualizacje, są nowe tryby, jest dużo nowych rzeczy, ale jednak cały czas jest to samo GTA Online, z tym samym silnikiem graficznym, tego samego typu rozgrywka, tak? No wszystkich zaczęło to trochę nudzić, ale jest jedna bardzo ciekawa informacja i jeszcze plotka. Nie wiadomo, czy się potwierdzi, ale są ku temu bardzo fajne dowody, które możemy sobie razem przeanalizować. I słuchajcie, jest taki użytkownik, który nazywa się Top Secret. On w 2013 roku przepowiedział, podobno miał jakieś informacje, nie wiadomo skąd, czy oficjalne, czy miał jakiś kontakt z Rockstarem, tego nikt nie wie. On przepowiedział w 2013 roku, jak mniej więcej będzie wyglądać GTA Online. Przepowiedział wydarzenia online, że wydarzenia będą splecione z tą całą rozgrywką, która będzie się działa w trybie dowolnym, tak, w tej wolnej jeździe, czyli te wydarzenia, że na przykład będą... Jest remolka, jest tam osiągnięcie jakiegoś wyczynu, czy coś takiego, no nie? Więc przewidział to, przewidział hejsty i jeśli chodzi o hejsty, czyli napady, to powiedział tylko, że gracze będą grali naprzeciwko siebie w tych napadach, a nie, że będziemy grać z botami, nie? Że mówił, że jedni będą policjantami, a drudzy będą tymi złodziejami, tak jak chyba jest w Paydayu. Nie wiem, nie grałem w Paydaya. W Paydayu chyba tylko jesteśmy złodziejami. Tak czy inaczej, to się nie sprawdziło, bo tutaj gramy tylko jako złodzieje. Napisał, że multiplayer będzie podobny do singla i ogólnie kilka takich proroctw co do multika, które się nie sprawdziły i większość się ogólnie sprawdziły. Teraz pisze, że z tych nowych aktualizacji bo przewidział teraz jakąś aktualizację już wcześniej, że będzie to Biker DLC, że będzie Law and Order DLC, czyli będzie można zakupić pojazdy policyjne do jazdy w trybie swobodnym. To jest bardzo ciekawe, bo jeśli pojawi się to DLC, a nigdzie nie jest zapowiedziane, to możemy liczyć na to, że te informacje są prawdziwe. A jakie informacje? Otóż słuchajcie, będzie można, jeśli to się potwierdzi, to będzie też DLC z luksusowymi posiadłościami i ogólnie zwierzętami. Będzie można kupować swoje własne zwierzęta i to jakieś ekskluzywne, jakieś, nie wiem, może tygrysy albo coś takiego. Jakieś bardzo, bardzo ekskluzywne posiadłości, chociaż te, które mamy już teraz w GTA, są bardzo ekskluzywne, prawda? I jeszcze jest ten dodatek The Blaine Country and Paleto DLC. Możliwość wzięcia udziału w polowaniach na zwierzęta. Możliwość kupna nowych nieruchomości. Ciekawa sprawa. No i najciekawsze chyba. Trzymajcie się. I tu jest jeszcze jedna informacja odnośnie tego dodatku, o którym będę teraz mówił. North Yonkton and Liberty City. Ekspansja mapy, płatne DLC. Właśnie, to będzie dodatkowo płatne DLC. Mówi się, że będzie w cenie samego GTA. Wyobrażacie sobie? Ale czekajcie, bo w projektach Rockstara, nie wiem jak wam to dokładnie powiedzieć profesjonalnie, ale jeden pracownik ponoć fanowsko wziął się za przeniesienie GTA 4 do silnika GTA 5. Czujecie to? I nikt nie wie, jak to naprawdę będzie wyglądać. Ja to widzę w ten sposób, że jakby pojawiła się mapa z GTA 4 w GTA 5, a są to bardzo fajne mapki, jest to bardzo fajna mapa, mogliby dodać tam więcej szczegółów, więcej różnych, wiecie, pierdół, które by pasowały do świata GTA 5, bo jednak GTA 5 jest dużo bardziej szczegółowe niż GTA 4, mówię o tym świecie, ale znowu ten świat z GTA 4 jest bardzo, bardzo fajny. Jest to po prostu Nowy Jork, który chcielibyśmy zobaczyć. Większa mapa byłaby też bardzo ciekawa. I to jeszcze nie wszystko. Jeszcze ekspansja mapy dodatkowa, następne DLC San Fierro i Las Venturas. Znowu płatne DLC, które miałoby się pojawić w październiku 2018 roku, teoretycznie. I też by było płatne.
No i jest jeszcze więcej rzeczy odnośnie tych plotek, dodatków. Myślę, że te, które wam przedstawiłem, są najciekawsze. Całego tego newsa możecie znaleźć na GTA Site. Ja tylko od siebie dodam, że to sprawiło, że zacząłem oszczędzać kasę w GTA, no bo przecież te nowe rzeczy sprawią, że będzie trzeba mieć kupę kasy, jeśli okażą się prawdziwe te informacje. Więc na co teraz czekamy? Teraz czekamy na DLC Law and Order, dlatego że będziemy mogli kupić samochody policyjne. A o tym DLC jeszcze nic nie wiadomo nigdzie. Jeśli to DLC się potwierdzi, nie wiem, czy może w plikach są jakieś samochody już do kupienia, nie orientuję się w tym w ogóle. Jeśli to DLC się potwierdzi, to znaczy, że następne DLC są bardzo mocno prawdopodobne, że się pojawią. A, jeszcze jedna sprawa. Liberty City ma się pojawić we wrześniu 2017 roku, a rok później ma się pojawić dodatek San Fierro i Las Venturas. Ekspansja mapy. Oba będą płatne, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe i ja teraz nawet trochę więcej zacząłem grać w GTA Online przez to i myślę, że wy też będziecie czekać na jakieś nowe DLC większe. Jeśli będzie to albo, jeśli będą to albo zwierzęta, albo The Blaine Country and Paleto DLC, tak się będzie nazywać, albo The Law and Order DLC, to znaczy, że mocno prawdopodobne, że w GTA Online pojawi się ekspansja mapy. Zwłaszcza, że Rockstar powiedział, że chce inwestować w GTA Online i dalej chce rozwijać tą grę właśnie w taki sposób, że nie będzie na przykład GTA 6 przez jakiś czas, tylko będzie GTA Online na dłużej, powiedzmy, nie? Czyli, że będą jakieś tam cały czas nowe aktualizacje. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało, mam nadzieję, że wy też i że z utęsknieniem czekacie na kolejne większe DLC. Biker DLC mamy, teraz czekam na Law and Order DLC, albo Luxury Living DLC, albo Blaine Country DLC. Bardzo wam dziękuję, trzymajcie się, na razie, pa pa.